Nazywam się Jan Chlebowicz, na co dzień pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej i opowiem Państwu o wybitnych polskich wynalazcach, odkrywcach i innowatorach, którzy pozostali aktywni do późnej starości. Może teraz opowiem Państwu o profesor Wilhelminie Iwanowskiej, która wydaje mi się była absolutną mistrzynią w tym, jak aktywnie i dobrze wykorzystywać czas na emeryturze. Myślę, że może stanowić prawdziwą inspirację. Ale zanim o tym, to może tylko kilka słów, kim była profesor Iwanowska. Mianowicie była wybitną polską astronom i kiedy podczas swojego stażu naukowego w Stanach Zjednoczonych przeprowadziła pomiary, badania na najnowocześniejszych wówczas teleskopach na Ziemi. Wróciła z wynikami tych badań do Polski i ustaliła nową skalę odległości we Wszechświecie, co właściwie do dziś uznawane jest za największe osiągnięcie Iwanowskiej właśnie o znaczeniu międzynarodowym. Dodam tylko, że Iwanowskiej Toruń zawdzięcza największy teleskop, jeśli chodzi o nasz kraj. Powiem też, że o skali, znaczeniu i randze Iwanowskiej, skali oczywiście jej odkryć, świadczy to, że pozostawała wiceprezydentką Międzynarodowej Unii Astronomicznej przez jedną kadencję. Ma kilka doktoris causa na międzynarodowych uczelniach. Dorobek publikacji jest tak duży, że właściwie ciężko byłoby wymienić pewnie w ciągu najbliższego pół godziny. I kiedy profesor Iwanowska w wieku 71 lat, w roku 1976 przechodziła na emeryturę, powiedziała, że teraz czuje się wolna jak ptak, dokładnie tak jak 50 lat temu, kiedy zaczynała swoją przygodę z astronomią. Ale nie powiedziała w kontekście tego, że od teraz będzie, nie wiem, sobie czytała jakieś powieści, będzie pieliła ogródek, co oczywiście też jest ciekawym zajęciem. Na pewno swojej emerytury nie kojarzyła z jakąś stagnacją, z jakimś spokojem i świadczy o tym fakt, że dzień po przejściu na emeryturę spakowała walizki i na miesiąc wyjechała na Kaukaz, gdzie w Armenii najpierw współotwierała duży teleskop i była jedną z prelegentek podczas sympozjum, które towarzyszyło temu wydarzeniu. Później, tydzień później była już w Gruzji, gdzie miała serię wykładów dla młodych astronomów, ale tak jej się spodobało na miejscu, że postanowiła przedłużyć pobyt i przeprowadzić jeszcze pewne badania właśnie przy użyciu tamtejszych teleskopów. Kiedy wróciła, stwierdziła, że właściwie na tej emeryturze ma jeszcze więcej czasu na pracę naukową, więc przystąpiła do badań. I to też ciekawe, że jeden z jej najważniejszych tekstów, czyli Chemiczna i dynamiczna ewolucja wszechświata, powstał właśnie na emeryturze. Zresztą został opublikowany i dostał najwyższą kategorię, czyli Very Interesting, w takim prestiżowym czasopiśmie naukowym Astrophysics and Space Science. Został tam opublikowany, tak jak mówię i podkreślam, już na emeryturze profesor Iwanowskiej. No i w swoich wspomnieniach profesor Iwanowska powiedziała tak, że właściwie emerytura dała jej te możliwości, których nie miała, kiedy była zawodowo związana chociażby z uczelnią czy z Polską Akademią Nauk, że mogła poświęcić czas na literaturę naukową, którą wcześniej, jak sama uważała, zaniedbała. Mogła poświęcić ten czas na pisanie recenzji, mogła ten czas poświęcić na pisanie artykułów naukowych i popularno-naukowych. I właściwie do końca swojego życia taką działalność naukową, publicystyczną prowadziła. Dodam tylko jeszcze, że bardzo lubiła spotkania z młodymi adeptami astronomii, ze studentami, z którymi dzieliła się swoją wiedzą.